Hej, z tej strony Kacpi i wróciłem do Curse of Iron 4 na ranie poradnikowym do achievementa pod tytułem Crusader Kings 2. No i co, na razie próbuję jakoś tutaj tak przeszkolić jednostki, wiadomo, standardowe takie rzeczy dosyć. Jak coś, polecam dwie jednostki, nawet po przemyśleniu, dwie jednostki tutaj, żeby chroniły, jak to jest, tutaj jakiegoś tego Lorenzo Marquez, ten port, ponieważ, często co się dzieje, to na przykład z tych portów oni wysyłają portugalskie siły swoje i od razu, dzień pierwszy, wysyłają tutaj wszystko, co mogą na przykład. Po na przykład miesiącu czy dwóch przychodzi tutaj i może wam się zdarzyć, że ni z gruchy, ni z pietruchy po prostu dostaliście atak w plecy. No. Takim tematem można to skomentować, więc wiadomo, no. Dobra, weźcie tutaj i weźmy jeszcze tego typeczka tutaj. Dobra, i pieszec. Ty tu, a ty tutaj chciałbym, żebyś dostał o generała, dobra? I oni się wszyscy niech ustawią w miarę. Jak się jednostki ustawią, wypowiemy wojnę Portugalii. Przynajmniej mam taką nadzieję, że to wyjdzie mi to, co ja chcę. Dobra? I jak tam wygląda z tym? Dobra, czyli jest ustawiony tak, jak ja chcę, dobra. OK, i wypowiadamy wojnę. I teraz atakujcie, atakujcie. I teraz tak, wy tu, wy tu, wy tu i wy tu. Dobra. Cały mi tutaj plan taki misterny chcę, żeby został wykonany. Tutaj przechodzicie i ciul, tu. Przejdźcie jak najszybciej w to miejsce i teraz tak tu. 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 Ci nie kraszują już pod sam port ten główny. Według mnie to jest najważniejsza czynność, żeby oni zdobyli jak najszybciej ten port. Jak to on ma? Luanda. O, w Luandzie port mają zdobyć i nic ich więcej ma nie obchodzić. O! Ciekawie, 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 już chwilka. Tu szybko trzeba wziąć. Ach, goddammit! Właśnie wyskoczył event, który miał być właśnie już przygotowany ogólnie, ale widzę, że no to już. Ogólnie wyszło to tak, jak wyszło i tyle. Dobra, od razu tu. Zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Macie tutaj uzasadnić ten cel wojenny. 5 sierpnia, no to średnio to będzie wyglądało, zobaczymy. Mam taką nadzieję, że nie będzie całkowicie źle. O, dobra. Tak jak mówiłem, komputer często wysyła tutaj siły dodatkowe, żeby coś tutaj ustawić sobie. I wykorzystujemy teraz pozycję tutaj tego miejsca i tyle. Dobra, weźcie tu, wy tutaj powinniście zdobyć to już dawno temu i tyle, a nie. Okej, wy tutaj idźcie, dobra. A wy tutaj sobie czekajcie, aż komputer sobie pomyśli, że opłaca im się to zrobić. Dobra, okej, chodźcie mi tu, okej. I to chyba już wszystko. Kurczę, tylko mam nadzieję, że nie sklepałem z tym jednym tutaj sytuacyjnym planem, no. Głównie, no, to by nie było fajne dla mnie, ale na pewno. Dobra, weźcie sobie to i tu. Aha, nie mamy zbyt dużo informacji, dobra. Weźcie to, zapomniałem o tej flocie. Guy Halifax i niech tutaj chroni. Mówię, dlatego trzeba tutaj to zdobyć i po tym jak się zdobędzie Liberię, bo nie mamy, właśnie to jest głupie, że nie ma się
mając Sao Tomę, nie można tutaj przejść już sobie. Dajcie mi tu jeszcze jakieś oddziały. Afryka Subsaharyjska, dobra, mniejsza z nimi. Teraz tak szczerze zastanawiam się, tu weźcie. Widzę, jeszcze jest jedno miejsce, które bardzo potrzebuję ochronić. Wy tutaj płyniecie, dobra. Mam nadzieję. Chciałem właśnie powiedzieć, mam nadzieję, że oni nie mają tutaj całej flotyli, całej armii, bo właśnie zauważyłem, że komputer trochę zmienił taktykę. I przez to, że nic tu nie mają, komputer nic tu nie ma, zaczyna sobie po prostu zostawiać wszystko w Sao Tomę. To jest właśnie ten problem pod tytułem, jeżeli komputer nie robi czegoś konkretnego czasem, to później wam nie idzie. No i też może być tak, że event wam wyskoczy i nie ogarniecie, o co wam wyskoczyło, bo w tej samej sekundzie coś innego się zrobiło, więc macie wtedy problem. Wiecie co, dołączcie się tu. No kurde mole. No dziękuję bardzo, naprawdę muszę pojedynczo klikać. I jeszcze jeden tu. A i jeszcze jedna rzecz, zapomniałem o tym, dobra. Wy tutaj widzę, że już powinniście dawać sobie radę. Tutaj rozbudowa kopalni rad, dobra. Dobra konsumpcyjne są dobre według mnie. Mniej z dóbr konsumpcyjnych jest zużywanych dla ludzi, to jest dobra informacja. Teraz wezmę sobie po tym, jak będę mieć jakieś punkty, to pełny pobór i gospodarkę wojenną. Dobra, tutaj jesteśmy już w całkowicie świetnej sytuacji. Tu choć tak. Tu, tak jak mówiłem, komputer albo będzie desantować się, albo coś i tyle. Gdzie on tutaj niby komputer ma lepiej niż ja siły? Aha, tutaj, dobra. Ma cztery zniszczone okręty praktycznie, no świetnie. To jest dobra taktyka. Nie możesz nic zrobić, bo po prostu nie możesz. Najeny. Człowiek się zaczyna irytować jeszcze takimi głupotami. Bo często jest tak, że komputer nie chce zgodnie z twoim planem grać. No bo tak, przecież jasno to jest. Wiadomo. Dobra, macie więcej okrętów. Dobra, dziękuję. Teraz powinniście dostać wtytę. No. Dobra. I teraz widzę, że już mają tylko jeden tu. Dywizjon. Dobra, okej. Miejmy nadzieję, że to pójdzie już w końcu. Tak jak ja chcę. Ustawimy sobie tu oddziały. Dobra. Jeszcze jeden oddział, dobra. Dobra. No i jak to wygląda? Dobra, los Czechosłowacji. I może być tak, że na po prostu końcówce ostrza po prostu będzie możliwości te wszystkie ataków itp. wykonane, więc... Dobra, teraz tak. Pierwszy co? Tu. Tu. Tylko nie na tyle, tylko na połowie. I teraz tak. Kolejne jednostki tu. I tu. Mm,
ładnie. O to mi chodziło. Teraz weźmiemy dalej. Tak, tak, tak. Okej. Okay. No i powiedzmy sobie, że ja, jak już jestem przygotowany. Nie kurde, wie. Ja pierdzielę. Jakim trzeba być przygłupem, żeby nie rozumieć prostych poleceń. O, wolność dla Angolii. To jest właśnie event, dzięki któremu uzyskałem Mozambik, chociaż tak wyskoczył, że ja klikłem po prostu w niego. Po prostu złośliwość rzeczy martwych, ale dobra, mniejsza. I co? Wolność dla Angolii. Po wyzwoleniu spod władzy kolonialnych oprawców Angola może wreszcie pokierować się własnym losem. Na razie utworzono rząd tymczasowy, sporządzono konstytucję. Pozostało tylko przekazanie władzy przez naszych wojskowych nowemu rządowi Angolii. I mamy trzy opcje do wyboru. Trzecia opcja, sytuacja nie, jeszcze na to nie pozwala, jest w ogóle nie do przyjęcia. Po prostu, bo nie będziecie mieć achievementu. Możemy powitać ich z otwartymi ramionami, czyli po prostu będą wolni, komunistyczni w naszej frakcji. Bądź każdemu nowemu krajowi trzeba wskazać drogę, inaczej kontrrewolucja zwycięży. Czyli będą naszą marionetką i będą w naszej frakcji. I ja wybieram tą opcję. Wiadomo, można inaczej lubić. No, świetnie. Teraz bym chciał, żebyście wypłynęli tam. O, i teraz komputer ma ulubioną taktykę. Teraz chcę, byście się dołączyli do tego miejsca. No, dziękuję bardzo. Ajene, masakra. Chodźcie mi tu. Może zniszczycie te okręty po prostu. Dzięki. I na chwilkę jeszcze raz. No właśnie o to chodzi, że jeden jeszcze jakby to był taki odskocznie jeszcze. To by było ok, a tak to jest po prostu problem. Jak to wam tu idzie? A, komputer jakoś daje sobie radę. Dobra, jedna rzecz. Chodźcie mi tu. Widzę, że potrzebujecie lekkiego wsparcia, bo czasem 8-7 dywizji nie starcza, jak komputer atakuje po prostu ciągle. To jest wtedy problem, ale wtedy można wysłać jakieś dodatkowe jednostki zawsze, jak się ma. Dobra, deszyfrowanie zrobiliśmy, to jest najważniejsze. I tak, powiem jeszcze jedną rzecz. Opłaca się około 16 dywizji posiadać. A, i jeszcze jedna rzecz. Dokonaj przewrotu komunistycznego, tak, żebyśmy powstał tutaj w którym roku to będzie dokładnie? 16 lipca. No to, czyli tak trochę na pośrednictwo do Sakseksu powinni teoretycznie wtedy powstać komunistyczni rebelianci. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pakt Ribbentrop-Mołotow. Dobra, okej, okay, czyli wracacie tu, dobra, okej. Okay. No i komputer, tak mówię, on jest tu naprawdę hardkorowy. On będzie atakować po prostu ciągle. No i tyle, no. Tutaj jest chociaż tyle dobrego, że komputer tak nie szaleje jeszcze tak bardzo. I teraz, chociaż wcześniej była gorsza, trochę gorsza pozycja, a teraz już komputer ma gorzej i tyle. Dobra, weźmy nawet to, zróbmy. Liberia, ok. Dobra, to jeszcze jeden oddział dla Liberii tu. Tutaj widzę, że oni ciągle dostają w tytę. A wy sierpień, dobra. Czyli jeszcze tutaj tak, chwila. Wy jeszcze trochę. Wy teraz
Tutaj znowuż wysyłamy wam tak, ok. A jedna rzecz, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Tu, a wy wypłyńcie sobie tu, żeby na wszelki wypadek, jak coś tam mieli do problemów, to żeby coś tam można było wykombinować. Dobra, i teraz bym poprosił następną fabrykę wojskową. Dziękuję. I mamy 5 sierpnia, no. Miejmy nadzieję, że komputer nie zrobi mi tutaj chamskiego zagrania i nie dołączy się, bo czasem zdarza się, że komputer dołącza się do aliantów. Ni z gruchy, ni z pietruchy, bo po prostu tak, bo lubią. Wiadomo. Ach, no. To jest urok AI. Raz się przyłączy, raz się nie przyłączy. Dobra, tutaj ładnie idzie, tu oni dostają wtytę, dobra, wy tutaj, ok. I jak wam tu idzie, macie 46, no, czyli taki słabsze te oddziały są, dobra. Miejmy tylko nadzieję, że uda mi się wygrać z tą frakcją, zanim oni mi tutaj się dołączą, wiadomo. Bo to mogłem trochę zrąbać w jednym momencie. Mówię tutaj o tym, kiedy po prostu mogłem, jak wywołałem wojnę z frakcją pod tytułem, z państwem pod tytułem Portugalia, wtedy zaatakować, przy okazji już przygotowywać roszczenia na frakcję tą. Nie frakcję, tylko państwo Liberii, i to chyba mój błąd był troszkę. Ja nie wiem, czy wcześniej nie zrobiłem tak, jak teraz mówię, że od razu jak wywołałem wojnę, to od razu wziąłem, dołączyłem tamtych. I już, żeby jak najszybciej też zaatakować. Jak wam tu idzie? Tu, ok, wy tam się nic nie dzieje z wami. Mówię, mam nadzieję tylko, że oni dokopią szybciej, niż oni się dołączą. Luksemburg kapituluje, ok. Wy tutaj macie już prawie zorganizowania 0, więc ok. Wcześniej miałem taką sytuację, że oni mieli raz prawie 80 zorganizowania w jednej dywizji. Ja jak raz atakowałem, więc to było w ogóle hardkorowe. Tu, ok, dajcie tak. I miejmy nadzieję, że szybciutko, 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 bo komputer naprawdę lubi odwalać różne takie dziadostwa. Teraz jak już jest tylko jedna dywizja, to już komputer raczej nie powinien dać sobie rady, chyba że przyśle nowe oddziały. No naprawdę, gro, no bez przesady. Teraz jeszcze robicie takie mi świństwa małe. Wcześniej nie zrobiliście takiej akcji, teraz mi robicie. Przedtem, jeżeli pamiętam, Liberia zazwyczaj nie robiła czegoś takiego. O, i komputer teraz przyjął, że jednak będzie tutaj siedział, jak już mają przewagę itp. Polska kapituluje, ok. Ci tutaj... Aha! No i powiem tyle. Przez to, że oni się... Co jest z tą grą do cholery jasnej? Naprawdę! No, bez przesady! Gro, proszę cię! Ładnie cię poproszę, byś przestała mi robić takie numery głupie. Dobra, przepraszam, ale... No... Często będzie się tak działo, że będziecie musieli powtarzać przez takie głupie akcje właśnie.
Jakby ten przeciwnik nie miał takiej różnicy w moralach, ja to mówię morale z Hearts of Iron Trójki, więc tyle, no. Mam nadzieję, że teraz po prostu komputer nie ogarnie się i nie wyśle, bo czasami, no i teraz nie wysyła żadnej dodatkowej jednostki. 7. Dobra, proszę cię ładnie, proszę cię ładnie, proszę cię ładnie. Już przestań. Upadek Warszawy, Polska kapituluje, okej. No, i teraz jest okej. Widzicie? To jest w zależności po prostu rzut kostką. Raz komputer powie, że nie dołączy się, drugi raz się powie, że dołączy. Dobra. Teraz teoretycznie komputer już nie powinien tutaj już za dużo kombinować. I jeszcze raz, mniejszą ilość, 6 oddziałów. Stąd bym chciał, żebyście zrobili tu. Teraz 3 oddziały tu. I one mają zrobić już desant na Wyspę Zielonego Przylądka. No, tak trochę chyba już wszystkie główne akcje tutaj przedstawiam. Najważniejsze co? Poproszę was, byście mi tu już na Wyspę Zielonego Przylądka wyszli. I pytanie za 100 punktów. Już przygotowuję się do puczu. Nie puczu, tylko wywołania tam chyba przewrotu. O, nie puczu. Przewrotu. Aha, no, świetnie, no przecież oni tam nie mogą pójść. Aha, bo zero okrętów mam. What? A, już, no mamy prawie już zawodowców na ekspertów już praktycznie, więc tak jak mówiłem. Komputer daje po prostu wolne zasoby expa. Okej, czyli tak jak mówiłem, mamy już pełny pobór. Chciałbym teraz gospodarkę wojenną, żeby zawsze to było więcej. Wiadomo. Jak to? A dlaczego mam do handlu zasobami tyle aż zużycia? Nie wiem. Mniejsza. Dobra, czyli tu mamy to. Tu mógłbym sobie te rzeczy zrobić, żeby lepiej już walczyć. Też myślę, że to będzie istotne. Okej. I teraz tak. Tutaj weźmy może sobie jeszcze fabrykę cywilną. I mamy już wszystkie najważniejsze rzeczy. Teraz wezmę sobie, zacznę produkować armaty. Tak na wszelki wypadek, może się uda. Nie uda, tylko do czegoś będą potrzebne. O, lepiej tak zatytułujmy to. A. Dlaczego ja w ogóle nie zrobiłem akcji pod tytułem Zdesantujmy im się? Bo jestem idiotą chyba. Nie wiem, może dlatego. Belia kapituluje, okej. Widzę, że tutaj komputer raczej nie da sobie szansy i tyle. Okej, czyli ja bym chciał, żebyście poszli tu i zdesantowali się tu. Jeżeli będziecie mogli, oczywiście. Okej, czyli tutaj mamy to i bym chciał od razu zwiad polepszyć sobie. Okej, no to świetnie. Widzę, że znowuż komputer wymyślił
taką jedną rzecz pod tytułem, że po prostu mamy za mało tutaj tego możliwości, bo nie mamy tyle sił. Odzyskajcie wszyscy doświadczenie i wtedy jak to się zdarzy, bym chciał, żebyście już mi tutaj się zdesantowali, dobra? I jedną rzecz, troszkę opóźniło się to, więc zrezygnuję z dokonania przewrotu, anuluj przewrót, żeby troszkę tak jest za wcześnie już według mnie na niego. I teraz według mnie tak czy siak na razie jeszcze jest ok, bo tylko tą Portugalię trzeba ogarnąć samą w sobie. O. Co tu kurde mi się... A, Francja wisi. Dobra, ok. Przy okazji, jako że Francja się poddała, możemy zażądać Madagaskaru. Teoretycznie powinni oni nam dać. To jest rzut kostką. Raz dadzą wam ten Madagaskar, raz nie. A... Głównie tylko biorę go po to, żeby po prostu mieć jakieś rzeczy. Biorąc pod uwagę radykalne zmiany w sytuacji w Europie, czas przewartościować cały system kolonialny. Dlaczego Madagaskar ma być przykuty do walącego się imperium? No. I aha, drugi rozem w Cambrie. Dobra, bo Francja wisi powstała, okej. Okay. Aha, świetnie, że ja nie mogę nawet pokonać tego komputerka fajnego, świetnie, no. Okej, jeszcze jedną rzecz, weźcie tu i przerzucimy sobie tak trochę. Nadwyżka, okej. Wow! Po prostu wow! Dobra, to zróbmy coś takiego. Po prostu, jako że komputer nie chce przyjść tak, to po prostu zrobimy inaczej i tyle. Dania dołącza do frakcji, ok. Xinjiang, Norwegia dołącza do aliantów, a my spokojnie będziemy bić się dalej z tymi tutaj. Nie wiem, dlaczego nie mogę pokonać jednej dywizji. No, czasami tak jest po prostu. Komputer mówi, że nie i tyle. Chyba, że to są z powodu tego, że mam gorsze karabiny. Też to może być powód. No, zobaczmy, czy oni coś tam mają. Zapotrzebowanie mamy tylko na Wolfram. Okej, mniejsza na to. Steny, dobra, to teraz będziemy je już produkować i pewnie teraz zażądają mi więcej rzeczy nowych. Dobra, mniejsza z tym. Okej, to weźcie wydobycie mi tutaj ładnie, poproszę was. A, i świetnie. 70, no really? Chyba, że inaczej. Komputer, o! Inaczej. Trzeba będzie coś kombinować niedługo. Jeżeli nie tak, to inaczej. Aha, świetnie. Wam idzie tutaj lepiej niż tam? Okej. Okej. I teraz tak, chciałem się zapytać jeszcze was, czy możecie się... A, nie mogę teraz się dołączyć, kiedy atakują. Dobra. Zobaczmy. Aha, teraz wygląda na to, że czteroma dywizjami zaatakuje portugalską dywizję, która ma mniej, więcej zorganizowania, ale zwycięży przez to, bo mamy więc, bo mam mniej. Logika choika czasami mnie przeraża. No trudno, no. Jak oni chcą tak walczyć, to tak spoko, no. Komandos, aha, Tarzan to też, dobra, spoko.
Dobrze, czyli mamy te dwie rzeczy, ok. I teraz bym myślę, że wziął sobie szybkość okrętu, żeby jeszcze dościgać te wrogie okręty, które już są trochę irytujące. Dobra, zniszczyliśmy niszczyciele już portugalskie, dzięki temu super. O, naciski na południowoafrykańskie na Francję, druzgocącej porażce, jaką Francja poniosła we własnym terenie. Kondycja jej kolonialnego imperium stanęła pod znakiem zapytania. ZSRR i Komuna Kapsztacka wydały wspólne oświadczenie, w którym stwierdzają, że Francja nie jest w stanie utrzymać porządku na Madagaskarze i że wyspę kontrolować ma Komuna Kapsztacka. Wolny rząd francuski zebrał się, by debatować nad tą kwestią. Eksperci od obronności wątpią, czy osłabione wojska francuskie są w stanie bronić wyspy w razie wybuchu wojny. O, i rząd francuski słusznie postanowił zgodzić się na naszą pokojową okupację Madagaskaru. Kolejny krok ku rozmontowaniu systemu imperialnego kolonializmu. Chociaż nic nie mam tutaj. Ale jedyne co fajne to jest, że mamy tutaj 3 miliony ludzi praktycznie. A, i jako, że nie mam nic tutaj claimów narodowych, więc i tak to nic mi nie daje prawie, więc. No, powiedzmy sobie tak. Jesteśmy już coraz bliżej ukończenia tego achievementu, przynajmniej w serii takiej poradnikowej, bo już nie będę jakby miał to jeszcze raz robić na. A czy na Ironmanie, to ja bym się chyba zachlastał normalnie. Więc trzymajcie się do następnego odcinka, w którym zdobędziemy już Wyspy Zielonego Przylądka i potem będziemy już się kierować na Azory i z Azor będziemy już próbowali zdobyć główną ziemię portugalską. I stąd będziemy desantować się już do Zjednoczonego Królestwa. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!